Kolejne tytuły i wyróżnienia dla Gliwic i prezydenta Zygmunta Frankiewicza. Włodarz naszego miasta w najnowszym rankingu prezydentów Newsweeka znalazł się tuż za podium, ale i tak wypadł najlepiej w regionie. Zygmunt Frankiewicz zajął czwarte miejsce. Lepsi, zdaniem jurorów, okazali się jedynie Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia, Ryszard Grobelny z Poznania i Jacek Karnowski z Sopotu. Prezydent Gliwic ma powody do zadowolenia, bo daleko w tyle zostawił na przykład Piotra Uszoka, prezydenta Katowic. Nagroda dla Frankiewicza to efekt dobrego zarządzania miastem. Tygodnik kierowany przez Tomasza Lisa docenił prezydenta Gliwic za ogromne inwestycje w strefie ekonomicznej, za wybudowane ostatnio nowoczesne pływalnie m.in. Neptuna w Sośnicy i Olimpijczyka na osiedlu Kopernika. Gliwice od wielu lat prężnie się rozwijają. Pojawiają się również głosy, że dzięki skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 wielki gospodarczy boom dla miasta dopiero nastąpi. Może się okazać, że w następnym roku Frankiewicz wskoczy na podium, bo w mieście realizowanych jest wiele inwestycji. Przy kilku szkołach budowane są hale sportowe, w Łabędach lada dzień rozpocznie się budowa Centrum Kulturalno-Sportowego Łabędź, zaczną się prace przy budowie gliwickiego odcinka drogowej trasy średnicowej. Warto wspomnieć, że po remoncie systematycznie oddawane są do użytku kolejne uliczki na Starówce. Łatwiejsze życie będą mieli także kierowcy, a wszystko dzięki estakadzie łączącej osiedle Kopernika z ulicą Portową. Listę 15 laureatów rankingu wybrali m.in. profesor Krystyna Skarżyńska z Polskiej Akademii Nauk, dr Adam Aduszkiewicz, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Dariusz Wilczak, prezes Fundacji Projektor Kultury. To jednak nie koniec wyróżnień. W kolejnym rankingu Newsweeka Gliwice okrzyknięto miastem przyjaznym dla biznesu. Katowice znalazły się dopiero na 14 miejscu, a Rybnik na 22. W rankingu jest 75 miast z całej Polski. Tygodnik Newsweek porównywał m.in. warunki prowadzenia biznesu, poziom podatków i opłat lokalnych, ceny za usługi ważne dla biznesu, dostępność infrastruktury transportowej. Przeanalizowano także stan finansów publicznych w poszczególnych gałęziach biznesu oraz sprawdzono nasycenie gminy podmiotami gospodarczymi. Impulsem do dynamicznego rozwoju miasta stało się uruchomienie w 1998 roku fabryki Opla w specjalnej strefie ekonomicznej. General Motors był pierwszym i największym inwestorem, zanim przyszli kolejni. Obecnie w strefie działa ponad 60 firm, które zapewniają około 12 tysięcy miejsc pracy dla mieszkańców całego regionu. Mieszkańcy, którym kończy się ważność dowodu osobistego, powinni złożyć wnioski o wydanie nowych dokumentów. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że w bieżącym roku tracą ważność dowody wydane przed 10 laty. Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu na stronie ze zdjęciem. Przypominamy, że wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście. Do wypełnionego formularza, który można pobrać ze strony gliwice.eu, należy dołączyć dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu.